bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Pełny program naszego przedsięwzięcia będziecie mogli poznać wkrótce, ale jesteście głównymi organizatorami, uczestnikami jednocześnie, w związku z tym zadanie niełatwe, ale z nie tak trudnymi zadaniami sobie radziliśmy, więc poradzimy i tym razem. Przy mocnym wsparciu Oddziału Żandarmerii Wojskowej i Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Zawody odbędą się od 28 do 30 maja pod nazwą Mazowiecki Turniej Militarno-Sportowy skupiający klasy mundurowe. Również rywalizowaliście na terenach ościennych powiatów. Znane są Wam wszelkie rywalizacje z Urlami. I bierzecie czynny udział zawsze w locie klas szkół patronackich na terenie oddziału specjalnego, którego organizatorem głównym jest właśnie Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej Żandar. Najdrożsi, ten moment ma być wsparciem dla naszej inicjatywy. Ta inicjatywa musi się udać, i przy naszym zaangażowaniu uda się, będzie z sukcesem, ponieważ naszym celem jest, aby były to zawody cykliczne, coroczne. I chcemy w ten sposób kultywować Waszą tradycję i nasze klasy wojskowe, które są drugie, jeśli chodzi o wiek w Polsce. Sięgają roku 2001. Jestem pełnomocnikiem do spraw obrony mazowieckiego kuratora. W województwie mazowieckim mamy 52 szkoły, w których takie klasy funkcjonują o różnych profilach. Są to klasy wojskowe, są klasy policyjne, są klasy strażackie, no i jeszcze różnego rodzaju nazwy, które bezpieczeństwa publicznego, nawet są klasy jeszcze o takich innych nazwach. Poza tym bardzo serdecznie zapraszam do udziału w innych zawodach i konkursach, które Kuratorium Mazowieckie organizuje z myślą o klasach mundurowych. Mam na myśli właśnie tutaj te zawody, które były wspomniane już sprawnie jak żołnierze, o srebrne muszkiety. Jest również organizowany taki mazowiecki przegląd musztry klas mundurowych, który będzie również organizowany w Warszawie. Również jeśli chodzi o konkurs, to mamy konkurs historyczny Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego i tutaj i olimpiadę tematyczną związaną właśnie z losami i dziejami oręża w różnych okresach. W tym roku też taki konkurs się odbywa, także bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Proszę pana prezesa o przedstawienie swojej wizji, która jest zbieżna z naszą wizją, bo będzie to nasze wspólne również przedsięwzięcie. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, no, cieszymy się, że zespół szkoła, ogólnie mamy szkoła, prawda, chcę podpisać z Stowarzyszeniem Porozumienie o Współpracy. Cieszy nas to, dlatego że spotkania szkół, współpraca ze szkołami jest wpisana, być może, można powiedzieć, w historię żandarmerii, nie powiedzieć żandarmerii, tylko żandarmerii. W okresie przedwojennym już jednostki żandarmerii wspierały szkoły, które tam, wiadomo, że były w trudnych sytuacjach i po wojnie wróciliśmy do tego przedsięwzięcia. Powiem w ten sposób, że w ubiegłym roku, jak dotarła do nas informacja, że nie będzie tego spotkania szkół, to otrzymałem kilka telefonów z pytaniem dlaczego, bo młodzież się, że tak powiem, jednym słowem dopomina, żeby to spotkanie się odbyło.
jest to, w naszej ocenie, jest to bardzo fajne spotkanie szkół, różnych szkół i współzawodnictwo między sobą. Organizujemy to w ten sposób, że każda ze szkół, rodzaju szkół, czyli mam na myśli gimnazja, szkoły średnie, konkurują z sobą sportowo, ale biorą pod uwagę program, jaki przerabiają, że tak powiem, brzydko w szkole. Natomiast no, w tym wypadku no, myślę, że tam robić klas policyjnych nie będzie na tym spotkaniu, ale myślę, że no, liczymy na to, że MIS stanie na wysokości zadania. Chciałem tylko jednocześnie dodać, że bezpośrednim takim realizatorem przedsięwzięć stowarzyszenia na terenie Mińska to będzie tutaj kolega tu, pułkownik dr Bieda, jest prezesem koła regionalnego Stowarzyszenia Żandarów w Mińsku Mazowieckim. Koła jednego z liczniejszych szkół i koło mińskie właśnie będzie głównie partycypowało w sprawach organizacyjnych na terenie miasta. No, to jest bardzo fajna rzecz, natomiast jednocześnie, tak jak powiedziałem, młodzież może się porównać, jak nasza szkoła wypada na tle innych szkół, czy nie jesteśmy gorsi i tak dalej. No myślę, że daje sobie radę. O tym, że są to klasy sukcesu, niekoniecznie jakiegoś wielkiego medialnego, ale sukcesów, świadczą ich osiągnięcia przez minione lata. I dzisiaj z nami też jednej osoby brakuje, ale o to poproszę panią Paroł. Idea tego eksperymentu wynikała również z waszych zainteresowań i według naszych badań, które przeprowadziliśmy, tworząc taką właśnie klasę wojskową, wynikało, iż 20% z was deklarowało, z uczniów klas gimnazjalnych, deklarowało zainteresowanie wojskowością. Natomiast nasza szkoła, zespół szkół numer 1, pismem z dnia 5 maja 2001 roku dołączył do tego eksperymentu. Natomiast generał dywizji Edward Pietrzy wyznaczył 2. Brygadę Obrony Terytorialnej jako jednostkę patronacką. Od roku 2005, kiedy ta jednostka została uległa rozformułowaniu, funkcję jednostki patronackiej przejął właśnie oddział specjalny Żandarmerii Wojskowej i dotychczas z tym oddziałem właśnie współpracujemy. Na realizację przysposobienia obronnego w programie właśnie autorskim klasy wojskowej, twórcą tego programu, przypomnę, jest pan Tadeusz Urbanowicz, przeznaczono 216 godzin lekcyjnych w pierwszej i drugiej klasie oraz 180 godzin szkolenia poligonowego w trakcie obozów wojskowych. W trzeciej klasie program przeznaczył 72 godziny lekcyjne na doskonalenie technik walki oraz utrzymanie wysokiej sprawności fizycznej właśnie was, droga młodzieży. Głównym natomiast celem obozów wojskowych jest doskonalenie tych umiejętności, które zdobywacie właśnie tutaj w szkole. A zaletą tego obozu, który odbywa się zawsze po pierwszej i po drugiej klasie, jest to, że mają one formę taką typowo praktyczną. No, zdobywacie tam wiele innych umiejętności we współpracy z Żandarmerią Wojskową. Szkolicie się w zakresie technik walki, również z kryminalistyki macie zajęcia i na obozie, i w szkole. Także ten obóz no, cieszy się dużym zainteresowaniem. Dodatkowo, drodzy uczniowie, jesteście reprezentantami naszej szkoły, nie tylko w zawodach, które tutaj już pani dyrektor i państwo wspomnieli, ale również w wielu zawodach sportowych. Chciałabym przypomnieć, że bierzecie również udział w biegu komandosa, który organizowany jest przez URLE oraz w zawodach sportowych, w piłce siatkowej klas mundurowych i też te zawody organizuje szkoła w URLA.
Również należy wspomnieć o ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej. W tamtym roku drugie miejsce w tych w eliminacjach powiatowych zajął Gracjan Wiącek z klasy pierwszej W. Natomiast dziś chciałabym przekazać Wam bardzo miłą informację. Uczeń klasy drugiej WB jest w tej chwili, odbiera stypendium ministra edukacji narodowej, dlatego też wychowawcy i Karola Unieskiego wśród nas dzisiaj nie ma. Ogromne brawa dla... Podjęła właśnie taką decyzję i chciałaby, żeby ten piękny mazowiecki turniej klas mundurowych właśnie od tego 2015 roku był cykliczną imprezą, której no, w gruncie rzeczy Wy będziecie organizatorami. Tak, kochani, poproszę o powstanie, abyśmy mogli podpisać uroczyście kultywowanie i upowszechnianie wielopokoleniowej tradycji wojskowej tu w tym w tej szkole, która zbudowana jest również na bazie projektu koszarów wojskowych, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą. Monografia naszej szkoły jeszcze nie zaktualizowana, plus upominek świąteczny, aby te święta spełniły nasze marzenie i nasze przedsięwzięcie stało się faktycznie wielkim wydarzeniem województwa mazowieckiego. Słychać TV.